Mam zaszczyt powitać wszystkich Państwa bardzo serdecznie na czwartym już koncercie Wielkiego Chóru i Orkiestry Prolife. Dzięki otwartości i życzliwości księdza prałata Bolesława Robaczka, pomocy pana burmistrza Wojciecha Kuczyńskiego oraz wsparcia ze strony Brzeskiego Centrum Kultury, Państwowej Szkoły Muzycznej w Brzegu i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży możemy wystąpić dziś przed Państwem. Projekt Wielkiego Chóru i Orkiestry Prolife powstał w odpowiedzi na papieskie wezwanie do działania w ramach Dnia Świętości Życia. Dzień Świętości Życia natomiast został ustanowiony w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, która mówi tak. Proponuję, aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie sumienia w rodzinach, w kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja. Nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej. Koncert, który zaraz Państwo usłyszycie, nie jest zwykłym koncertem. Tym, co wyróżnia go spośród innych, jest cel – dzieci nienarodzone. Jutrznia za nienarodzonych jest projektem niezwykłym, jest bowiem odpowiedzią na jeden z największych problemów współczesnego świata. Jest odpowiedzią szczególną, ponieważ jest odpowiedzią sztuki. Sztuki, która jednocześnie jest modlitwą.